Cześć, dzień dobry. Zapraszam Was do treningu interwałowego. To trening, w którym będziemy mieli 30 sekund pracy na 10 sekund odpoczynku. Naszym odpoczynkiem jest tak naprawdę albo krok dostawny, albo maszerowanie w miejscu. Jeżeli jesteś osobą początkującą, zostań w marszu. Jeżeli jesteś osobą zaawansowaną, możesz wykonywać krok dostawny. Zanim jednak warto się rozgrzać i już tutaj zapraszam Was delikatnie do marszu, otwieram naszą klatkę, cofamy troszkę głowę, nie wysuwamy jej do przodu, cofnij brodę, otwórz klatkę, lekka rotacja, barki idą do tyłu, dumnie, starasz się myśleć Twoim brzuchem w momencie, kiedy unosisz nogi do góry. Tak, otwierasz i wracasz, Twoje ręce otwarte, wdech i wydech. To będzie naprawdę super trening, on idealnie spali tkankę tłuszczową, podbije nam tętno, jest bardzo niepozorny, wydaje się być łatwy, ale w praktyce naprawdę powiem Wam, że to będzie coś. Delikatnie góra i dół, ściągasz, zacznij lekko przenosić ciężar ciała z jednej strony na drugą, z jednej nogi na drugą, oddychasz. Staramy się już pracować naszą łopatką, tak naprawdę, tak. Wykonaj leciutko otwarcie z jednej strony na drugą. Jedna dłoń, jakbyśmy po coś sięgali, tak? Przyciągamy coś do siebie mocno. Tutaj dzięki temu ładnie zaktywujemy całą obręcz barkową do pracy. I zacznij wykonywać do przodu krążenia. O właśnie, ręce, brzuch, nogi. Wszystko pracuje i poproszę w drugą stronę, ważniejsze są dłonie, nogi potem do tego dojdą, więc nie przejmuj się, jak na początku coś się merda, trzymasz z jednej na drugą, wysuwasz, dokładnie. Wiesz, rozgrzewka tak naprawdę macie dobrze przygotować do pracy, jej zadanie to jest rozgrzanie Twojego układu całego, o i lekko do dołu, jakbyśmy sięgali. Możesz delikatnie dostawić nogę, tak wiesz, umownie oczywiście. Bardziej skupiam się na tym ruchu, jakbym zbierała grzyby. O, trzymaj, trzymaj, zatrzymaj na środku. Tył i góra, tył i góra. Hop, wracasz. Tył, powrót. 8, wróć. 7, wróć. 6, wracasz. 5, wracasz. 4, góra. 3, góra. 2, góra, ostatni, ładna rotacja jedną nogą, możemy zacząć sobie od lewej, mocny brzuch, najlepiej zapatrz się gdzieś przed siebie, ja się na Was zapatrzę i trzymamy, 4 razy, 3 razy, 2 razy i drugą nogę poproszę, na zewnątrz, mocno, o właśnie, i jeszcze, 4 razy, 3 razy, 2 razy, rozstaw szeroko nogi, dół, oczywiście nie musisz dotknąć, możesz lekko zgiąć, wdech i wydech, wdech i wydech, dół i góra, dokładnie. Kochani, to jest 99. trening na tym kanale, op, słuchajcie, nawet nie wiecie, co ja Wam specjalnego szykuję na tą stówę. Oj, jest się czego bać. Będzie długi trening, fajny. Hop, na pewno będzie to innowacja. Trzymaj. Z jednej na drugą, ostatnia rzecz. Nogi zostają, szeroko skręcasz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i ostatni. Super. Zapraszam Was do treningu. Przed nami pajacyki, zaczniemy sobie intensywnie i potem coraz to bardziej. Okej, i lecisz jak najsprawniej, jak najładniej. Oddychaj, tylko to nam zostało. To będzie intensywny trening. Ładnie walczysz, trzymasz, góra, góra, hop i lecisz. Wow. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Walczymy. Śmiało. Op.
Op. Super, maszerujesz, za chwilę noga, góra i tył, góra i tył. Na razie na jedną stronę, potem na drugą. Przerwa, marsz lub krok dostawny, tak? No to zapraszam. Góra, tył, góra. Wdech. Wdech i wydech. Góra i tył. I raz. Wow, 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 po śladku. Hop i tył. Góra i tył. Raz i dwa. Hop. Walczysz. Walczysz, walczysz. Raz i dwa. Raz i dwa. Góra i dół. Hop. Super. Maszerujemy. Krok dostawny. Tak. Ewentualnie marsz w miejscu. Drugie kopytko zapraszam. Drugie kopytko. Dobra. Góra i tył. Góra i tył. Raz i wydech. Góra, wydech. Raz i dwa. Góra i tył. Oddychaj. Mocny brzuch. Nie śpieszysz się. Zaraz będzie moment, żeby się śpieszyć. Pół przysiady z wyrzutem dłoni. Hop. Raz i wydech. Góra i wydech. Hop. Wydech. Hop. Wracasz. Trzymaj. Super. Maszerujemy. Ja mogę jednak krok dostawny bardziej mi pasuje, bo wtedy się czuję, że to tenność tak mi uspokaja. Pół przysiad z wyrzutem dłoni. Tył. Wdech. Wdech. I wydech. Tył. Tył. Pamiętaj, pchasz bioderko w tył. Masz wyraźnie czuć, że ono jest zaangażowane. Wdech. I zaraz dotykanie barków w deseczce. Tył i wróć. Tył, wróć. Hop, wracasz. Hop, wróć. Oddychamy. Dzielnie. Dobrze. Maszerujesz krok dostawny. Tylko 10 sekund. Idziemy na dół. Idziemy na dół. Się wiercę jak ten surt po gaciach. Trzymasz deseczkę. Dotknij, wróć. Bardzo ważne jest dla mnie to, że tutaj masz tylko ładnie angażujemy nasze bioderko, kor, całe ciało tak naprawdę. Kontroluj się, jak masz lustro gdzieś niedaleko siebie, to zawsze warto zrobić kuken luken na biodro, co by ono nie było za nisko, ani za wysoko, tak? Dotykasz, zaraz szybkie stopy i tak w kółko. Cimaj, cimaj. Hop i hop, dobra. Przed nami szybkie stopy. Dostawiasz, wracasz. Dostawiasz, wracasz. Będziemy mogli iść po kole w tych szybkich stopach. Super. Dreptasz i delikatnie się przemieszczasz z jednej strony na drugą, żeby to się nie zakręciło w głowie. Trzymasz, trzymasz. Cały czas możesz w miejscu, nie ma problemu. Trzymaj, co by ci tutaj nic nie wypadło. Mocno, mocny brzuch. Dreptasz, walczymy o swoje, a co, jedziesz, jedziesz mocno, wow, super, krok dostawny, trzymamy, ładnie, kochani, robimy tak, do boczku i koło, tak, ok, koło i przysiad, koło i schodzisz, na razie jedna strona, o właśnie, skup się, skup się, myśl biodrem, zdrowe biodro to szczęśliwe biodro. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie no, jaja sobie robię oczywiście, ale brzmi jak jakaś reklama. Hop i wracasz. Bardziej ta noga jest zgięta, ta wyprostowana. Maszerujesz, wow, wow, wow. Ten no 140, druga strona, ja sobie spróbuję, hop. I rotacja. O, jak się, żeby to nie robić na ostatnią chwilę, jak jest przerwa, a wy to widzicie wcześniej, jakie następne ćwiczenie można sobie ogarnąć. O, i wydech. Nie bój się oddychać. Oddech jest bardzo ważny. Jeszcze troszkę. Cimaj, cimaj. Spokojnie. Z jednej strony na drugą. Co to dla nas, nie? Hop. Maszerujesz.
napięcie na palce, ręce do góry jednocześnie, tak? Trzymasz szeroki rozstaw nóg. Szeroki rozstaw nóg, hop i dół. Puh. Puh. Uśmiech na twarzy, ale będą łydy. Puh. 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 Zaraz będziemy na dole przechodzić rękoma przez matę, tak? Góra i dół, góra i dół. Na paluszki. Z każdym kolejnym takim treningiem ty możesz naprawdę tutaj sobie przyspieszyć. Pierwsze razy są zawsze wolniejsze, a potem pędzisz, znasz na pamięć, super. Przechodzisz, op, deseczka i wracasz. Deseczka, wow, dawaj, dawaj. Przechodzisz, deseczka, hop i deska. Wracasz i trzymasz, hop i lecisz do siebie i hop. Na siebie, ja cię kręcę, wow, ja tutaj czekam na te poty, hop, wracasz i hop, wracasz i hop, trzymaj, trzymaj, pięknie, ok, mamy teraz tylko przysiad i góra, oddychamy, przysiad i góra, pokazuję, hop. Bardziej jakbyśmy pompowali poślad, z każdym kolejnym ruchem oczywiście możesz dopiąć poślad. Ważniejsze dla mnie jest to dopięcie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy najbardziej skupiasz się też na pracy twoich uder. Dawaj, biust do przodu, klata do przodu, dumna jesteś, tak? Hop, super. Tak jak podobnie mieliśmy przejścia przez matę, masz dotknięcie do kostki i powrót, i potem znowu góra. Niech stracę. Okidoki. Dotknij, wróć. Dotknij, wróć. Raz, dwa. Raz, dwa. Hop, wróć. Raz, wracasz. Jedziemy, walczymy, bo to przecież nie ma tak, że od razu są efekty, tylko na to trzeba zasłużyć. A ty jesteś tego warta. O matko, to już zabrało, zabrzmiało jak totalna reklama. Nie, serio, to jest akurat prawda, bo często, gęsto macie w sobie mniej wiary niż powinnyście, szczerze mówiąc. Dobra, i teraz kochani, skręt na jedną stronę, tak? Hop, skręcasz, hop, skręcasz. Puh, hop, puh, puh. Ciągle w jedną stronę. Bez certolenia się, no co ty? Hop, puh, puh. No i zaraz druga noga. Puh, hop, puh, tu, puh. Wdech. Jedziesz, walczymy o swoje, o nie o swoje też. Hop, puh, puh. No już prawie lato mamy przecież. Hop, raz i wydech. Super, maszerujesz, krok dostawny albo marsz. I drugą mańkę. Jedziemy, walczymy. Ok, przygotuj się mentalnie. Hop. Teraz pompka, przepraszam. Wdech. Hop. Ej, wydech. Dół. Klata też musi popracować. Często, gęsto. A szczególnie zazwyczaj to u kobiet jest bardziej problemem, w cudzysłowie. Słabsza góra. A chcemy mieć dumną klatę otwartą, więc o to walczymy. Super. Możesz zrobić damską pompkę. No problema, seniorita. Or amigos. No dobra. Jo. Pompeczka. Dół. I góra. Hop. Na początku zrobisz dwie. Potem trzy. I wiesz, o co chodzi. Walczysz tyle, ile możesz. Hop. I góra. Potem usiądziesz, więc nie bój żaby. Hop i wydech. I raz. I wydech. Oddychaj. Oddychaj. Hop. Walczymy. O matko. Ale będzie zapas. Wow. Dobra. Zgodnie z obietnicą siadamy. Będziemy wykonywać. Może to trochę dziwnie będzie wyglądało, ale
Warto. Góra i dół. Góra i dół. Ja się odchylam. Ja chcę otworzyć tą klatę. Tylko nogami górę i dół. Sprawnie. Tak, żebyś czuła brzuch. Brzuch, brzuch, brzuch. Jedziesz. Walczysz. Ja chcę, żebyście nie kulili tutaj klaty. Bo jak skulicie klatę, to już to nie będzie miało takiego ładnego wow. Mamy efekt wow. Trzymaj. Trzymaj. Bliżej niż dalej. Walczą. 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 Oddychają. Niestety. Mostek góra, mostek dół. Mostek góra, mostek dół. I potem idziemy do góry. Ja już płynę. Nie wiem jak wy, ale już płynę. Okidoki. Góra i dół. Góra i dół. Ta sama zasada. Bardziej pośladem. Pum. Dopinasz. Góra i dół. Nie robimy tego, tak? Bardziej poślad, dół. Poślad. O matko. Nie, tego nie było słychać, ale chrupnęło mi w kręgosłupie. Ale tak przyjemnie. Góra i dół. Góra i dół. I dół. Góra i dół. Raz. Za chwilę będziemy dociągać nogę. Prawą, potem lewą w górze. Trzymaj. Łop. Gites. Majonez. Za chwilę dociągamy kolanko. Maszerujesz krok dostawny. Kroki naliczamy. Super. Wiecie, co byłoby super? Bardzo fajnie byłoby, gdyby na przykład zegarki były tak skonstruowane, że, a może są, może jestem jakąś ignorantką, że nie tylko naliczają ci kalorie, ale też kroki, że nie albo, albo, no wiecie o co chodzi, kto się zgadza, łapka w górę, trzymaj, trzymaj, puch, puch. Jakbyśmy w koszykówkę grali naszą nóżką. No szczerze mówiąc, jest coraz bardziej intensywnie, walczymy, hop. Maszerujesz jarby krok dostawny standardowo i drugie kopytko, hop i hop, jodą, jodym walczą, super, puh, 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 puh. Trzymaj, jeszcze troszkę, skręcasz i dosuwasz, hop, uśmiech na twarzy, nie ma co, ty tutaj walczysz o siebie, mamy utrzeć sobie nosa. Nosa kabanosa. Trzymaj. Trzymaj. O matko. O matko. Walczymy. Ok. Super. Mamy tak zwany narrow plank. Ręce w tę mańkę. I trzymasz deseczkę. Dobra? Ok. Ja bym chciała, żeby było ciężej. Góra i dół. Góra. Puh. Puh. Wdech. Wdech, no i wydech, hop i wróć, tył i wróć. Troszkę jakbyśmy taką robili resuscytację. Wdech i wydech, tył, wróć, tył, wróć. Raz, wracasz, tył, wracasz, hop, wróć. O, jak ładnie kręgosłup pracuje. Dobra, udawane wyrzucanie, że wrzucamy piłkę do kosza. Pół przysiad, ręce góra. Pół przysiad, ręce góra. Ok. Puh. Tak, dopięcie pośladka jest najbardziej istotną rzeczą w tym miejscu. Puh. 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 Oddychaj. I jeszcze troszkę. Puh. Bardziej utka. Puh. 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 Dobrze jest. Bardzo ładnie. Walka o swoje. Hop. O twoje. Hop. I jedziesz. Hop. Dobrze. Bardzo ładnie. Ok. Kopnięcie nogi prawej do góry i lekko wracasz, tak? Ja bym chciała po skosie, żeby nie było tak najłatwiej. Kochani. Hop. I wracasz. Hop. I wracasz. Wydech i dół. Aż mi się mata z tego wrażenia przekrzywia. Hop. I wróć. Hop. Wracasz. Ręka jak najbardziej możesz nią skręcić. Wdech. I wydech. Wow. Jedziesz. Hop. Wracasz. I wracasz. Zaraz drugie kopytko. Maszerujemy. Ja poprawiam matę. Ok. Już naprawdę bliżej niż dalej.
zaczęłyśmy. Op, pajacami, ale jeszcze wąski przysiad, taki oszukany, góra i dół. Okej. Okej. Pamiętajcie, nie liczy się jak zaczynasz, ważne jak kończysz. Bez kitu, autentycznie. Motywacja, level up. Łop. Jedziemy, tył, bioderko, hop, nóżki równo, nie byle jak, hop i wracasz, hop. Ruch jest taki, jakbyś chciał wypchnąć i do przodu, tył i wracasz, tak? Ja sobie przejdę w jedną mańkę, maszerujesz, 3, 2, 3, trzymaj, już naprawdę... Prawie jesteś. Hop. Dociągasz. Mocny brzuch. Walczą. Nie poddają się. No, no. To do nas niepodobne. My tu musimy wywalczyć swoje. Zostaną nam jednocześnie pajacyki. I to będzie wsio. To jest trening. 30 sekund na 10. Więc nawet nie daję wam przerwy. Git. Pajacyki. Und das ist alles. Wsio. Nie wiem jak tam jeszcze. That's all. Okej. Okay. Jedziemy. Wow. Walczysz. Jakoś to jest ostatnie ćwiczenie. Można przyspieszyć. No, nie. Trzeba. Hop. Hop. Ciekawa jestem. Ile zrobimy? Parę sekund. W 30 sekund. Minimum 30 powinno być. Potem montując będę to liczyć. Znając życie. Trzymaj. Jeszcze chwila. Bliżej niż dalej. Naprawdę to szkoń dwa. 3, 2, 1. Wow. Bardzo ładnie. Trening już za nami. Koniecznie napisz w komentarzu, jak się czujesz, ile spaliłeś kalorii i na jaki trening czekasz. Ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Oczywiście widzimy się już wkrótce na macie i dziękuję za to, że jesteście i że tak cierpliwie czekacie. I naprawdę powiem wam, że nagrywać dla was to jest niesamowita radość i uwaga, następny trening to będzie taka petarda, taka bomba, że ja już się nie mogę doczekać, aż go nagram. Tak więc następny trening to będzie totalna innowacja. Ja jeszcze raz za dzisiaj dziękuję. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału, oczywiście do tego serdecznie zapraszam, bo dalej jest wysoki odsetek osób, które tego nie robią. Dziękuję wam najmocniej i do zobaczenia już wkrótce. Do następnego. Pa, pa.